Przygody Misia Uszatka to jedna z najbardziej urokliwych i najbardziej znanych polskich bajek, nie tylko w naszym kraju, ale również w innych, często odległych zakątkach świata, takich jak na przykład Macedonia czy Japonia. Co ciekawe, pojawiły się w niej również pojazdy mechaniczne. Zobaczcie jakie. Dla wielu osób jest to po prostu niezapomniana bajka z dzieciństwa, a o tym, jak była udana, może świadczyć to, że ten sympatyczny miś doczekał się nawet swojego pomnika na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Dobra, ale nie chcę was zanudzać biografią tego zwierzaka, a zamiast tego pokażę wam, jakie pojazdy pojawiły się w tej bajce emitowanej w latach 1975-1987, choć postać wspomnianego misia pojawiła się dużo wcześniej, ponieważ już w roku 1957 jako bohater książek dla dzieci, których autorami byli pisarz Czesław Janczarski oraz ilustrator Zbigniew Rychlicki. Jako że jest to polska bajka, to naturalne, że na ekranie możemy zobaczyć modele przypominające polskie samochody z tamtych lat. A są nimi. Fiat 125P, który prawdopodobnie miał odwzorowywać prawdziwy model tego auta pochodzący z końca lat 60., natomiast sama zabawka prawdopodobnie pochodzi z początku lat 70. i została wykonana przez manufakturę o nazwie CZZ, czyli Częstochowskie Zakłady Zabawkarskie. Dziś modele pochodzące spod szyldu CZZ są bardzo poszukiwane wśród kolekcjonerów starych zabawek, a jeżeli są kompletne, na przykład wraz z pudełkiem, to uwierzcie mi, że osiągają zawrotne ceny. Fiat 126P to kolejny model autka, który możemy zobaczyć w bajce o przygodach misia Uszatka i podobnie jak wcześniej omawiany przeze mnie pojazd, ten również został wykonany przez firmę CZZ i również można go było kupić na przykład w sklepach z zabawkami czy w kioskach ruchu, o ile nic nie przekręciłem i pamięć mnie nie myli. Z tą różnicą, że te modele, które oferowane były w sprzedaży masowej, wykonane były nieco lepiej niż egzemplarze, które zobaczymy w bajce. Powiedziałem egzemplarze, ponieważ w bajce pojawiły się dwa takie samochody. Jeżeli dokładnie zwrócicie uwagę na przednią partię nadwozia jednego z nich, to zobaczycie logo polskiego Fiata. Taki ukryty produkt placement z lat 70., przynajmniej tak mnie się wydaje. Chyba najciekawsze auto, jakie znajdziemy w tej bajce, to model polskiego Fiata 127P, pochodzący prawdopodobnie z początku lat 70. i wykonany prawdopodobnie przez firmę Polistil, która od lat słynie z produkcji tego typu modeli samochodów. A to, co różni go od modeli, o których mówiłem wcześniej, to przede wszystkim jakość wykonania, która stoi na zdecydowanie lepszym poziomie. W bajce nie zabrakło również samochodów, które były odwzorowaniami pojazdów ciężarowych. Jednym z nich jest ten oto Star 28N, wykonany przez spółdzielnię pracy Synteza z Bydgoszczy i jest to model pochodzący prawdopodobnie z lat 70., a ciekawostka jest taka, że miał on długość około 31,5 cm. Oglądając przygody misia Uszatka, zauważycie, że w bajce nie zabrakło również pojazdów bliżej nieokreślonych marek, jak to bywa w bajkach. Możemy tam więc zobaczyć pojazdy ciężarowe, kabriolety, samochód sportowy, limuzynę, a nawet jednoślad. Jestem ciekaw, czy dziś, w dobie tworzenia współczesnych wersji kultowych już bajek, również ta o przygodach misia Uszatka doczeka się swojej produkcji. Wprawdzie były już przymiarki do tego typu pomysłu, natomiast niestety legł on w gruzach. Dzięki jak zawsze za uwagę. Zapraszam do polubienia mojej stronki na Facebooku, do subskrybowania kanału na YouTube i do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu Auta na ekranie. Trzymajcie się!